Witam w części drugiej wideo na temat Portable Car Dyno, czyli przenośnej hamowni. Jeśli nie widziałeś poprzedniej części, to link znajduje się tutaj w prawym górnym rogu lub w opisie tego wideo pod filmem. Jest tam dokładnie określone, co to jest i do czego służy przenośna hamownia firmy Magic Motorsport. Natomiast to wideo jest przeznaczone dla osób, które są świeżymi posiadaczami przenośnej hamowni, czyli urządzenia DynaRoad. Ok, przejdźmy zatem do konkretów, czyli jak aktywować mobilną hamownię. Po otrzymaniu przesyłki, czyli niewielkiego pudełka, musimy odnaleźć na jego grzbiecie barkod, czyli kod paskowy, a pod nim numer seryjny. Tak jak widać to na filmie. Będzie on nam potrzebny do aktywacji. Następnie trzeba zalogować się do helpdesku na stronie magicmotorsport.com. Przechodzimy zatem do strony magicmotorsport.com, klikamy w prawym górnym rogu na ikonkę helpdesku i logujemy się do swojego konta. Jeśli nie posiadamy konta w Magic Motorsport, ponieważ dopiero co kupiliśmy hamownię w zestawie z urządzeniem Flex lub też bez, prosimy o kontakt ze swoim dystrybutorem. Ok, jeśli już zalogowaliśmy się do helpdesku, przechodzimy zatem do menu znajdującego się po lewej stronie. W zależności od języka klikamy Settings lub Ustawienia, a następnie Product Activation. Teraz po prawej widzimy zielony przycisk Activate New Product. Klikamy w niego i podajemy w miejscu Product Serial Numbers numer seryjny z pudełka, w którym otrzymaliśmy przenośną hamownię. Po czym klikamy poniżej na czerwony przycisk Activate New Product. I to wszystko, to cała procedura aktywacji. Nasza mobilna hamownia została dodana jako aktywny produkt o nazwie kodowej DNR1.1. Teraz pozostaje nam tylko zainstalować aplikację w naszym smartfonie z Androidem. Jeśli chcecie, możecie wpisać ręcznie DynaRoad w sklepie Google lub zeskanować kod znajdujący się na pudełku. A link do aplikacji znajdziecie również w opisie tego wideo. Aplikacja do tego urządzenia na tą chwilę jest wspierana tylko i wyłącznie dla systemu Android. Podczas instalacji aplikacji zostaniecie poproszeni o podanie opcji płatności. A z najbardziej znanych będziecie mieli do wyboru kartę debetową, kredytową lub PayPal, więc nie będzie większego problemu. Możecie również pominąć ten punkt instalacji, a opcja dodawania płatności będzie dostępna później w ustawieniach aplikacji. Po instalacji aplikacji uruchamiamy ją i logujemy się, podając ten sam login i hasło, który używamy do zalogowania się do helpdesku Magic Motorsport. Następnym krokiem jest sparowanie urządzenia z telefonem, w razie czego należy upewnić się, że funkcja Bluetooth jest włączona w naszym smartfonie. Klikamy zatem na Connect with Device, a następnie włączamy DynaRoad przyciskiem, który znajduje się na urządzeniu, co zostanie zasygnalizowane sygnałem świetlnym. Po właściwym połączeniu powinniśmy zobaczyć adres MAC naszego DynaRoad. Klikamy w niego, aby sparować urządzenie ze smartfonem. Po poprawnym sparowaniu znika informacja o połączeniu. No i voilà! Od teraz urządzenie jest sparowane z naszym smartfonem i możemy korzystać z aplikacji, która daje nam mnóstwo możliwości, ale o tym w innym wideo. Należy nadmienić, że jeśli masz włączoną sieć bezprzewodową w smartfonie, to możesz zobaczyć oto taki komunikat, który mówi, że dla lepszych rezultatów pomiaru wydajności należy wyłączyć sieć Wi-Fi. Co teraz robimy na czas pracy z urządzeniem? No i to wszystko. Zachęcamy do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnego wideo. Oraz zostawić łapkę w górę, jeśli wideo było pomocne, lub w dół, aby wyrazić swoje niezadowolenie. Możesz również zostawić komentarz, pamiętając przy tym o tym, że nie jest to najlepsze miejsce do rozwiązywania problemów. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, użyj maila znajdującego się w opisie tego filmu. To wszystko, do następnego wideo.